się w sieci, kochana. Szefowo, nie mogę dostać się do systemu. Prototyp jest w trakcie aktywacji. Szefowo, nic nie mogę zrobić. Się budzi. Tak prezentuje się moja interpretacja tematu Artificial Intelligence. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Troszkę się napracowałam przy całości, troszkę tu mało powiedziane, ale może przejdźmy do tutorialu. Na początku żel do włosów Matrix i ulizuję włosy po prostu na gładko pod czepek lateksowy, który sobie na głowę po prostu przyklejam lateksem. Następnie przechodzę do żółtej kredki NYX i odrysuję sobie swoją część mojego czepca, czy jak to nazwać, chyba nie umiem. Tak to wygląda, a ten kryształ jest to jeden z kryształów zasilających mojego robota i zrobiłam go tak jak widzicie z drucików, które miałam w paczce i jakichś plastikowych kryształków. Podobnie też zrobiłam kryształ na dekolt, które widzieliście wcześniej. Tak to wygląda. A i pudełko po jakiejś biżuterii. To jest masa latek zmieszany z mąką. Namordowałam się z tym. I tak wygląda tutaj całość. Wklejam sobie tutaj na klej na gorąco rurki, dwie przezroczyste z jakimiś kolorowymi kabelkami i wszystko maluję kosmetykami NYX. Najpierw pudruję pudrem HD, a następnie sięgam sobie po szarą szminkę i pędzelek NYX-a. W większości używam ich właśnie do tego tutorialu. Teraz czarna szminka wpłynie i maluję sobie łączenia, a srebrną moje nakrętki, tak to chyba można nazwać. Niebieską sobie rozcieniowuję, daję trochę światła na całość. Tu też szmineczka. I wklejam oczywiście moje pomalowane sprayem rury. Przechodzimy do twarzy. Najpierw podkład, najjaśniejszy, ale zmieszany jeszcze dodatkowo z mikserem białym. Teraz korektor HD pod oczy i puder. Pudruję dokładnie twarz, a następnie nakładam puder holograficzny. Robimy plastik na buzi czy cokolwiek. Tutaj żółta kredka. Wyrysowuję kształty i czarna szminka, bardzo precyzyjnie na wszystkie łączenia. Czarną szminką też zacieniam sobie miejsca, które powinny być czarne, żeby wtopić się w tło. Tak to wygląda. Niebieska kredka, przepiękna, błękitna i nią uwypuklam sobie miejsca łączeń. Później przechodzę do paletki Ultimate, niebieskich cieni i rozcieniowuję sobie jeszcze dokładniej te miejsca, tak żeby stworzyć efekt takiego jakby świecenia LEDowego. Biały eyeliner od NYX i uwypuklam wszystko jeszcze bardziej. Tworzę efekt 3D. Poprawiam sobie czepiec i teraz glitter do oczu, biała kredka Jumbo na środek powieki i sięgam po różowy cień z tej paletki, co wcześniej zacieniowuje oko. Fioletowa kredka od NYX do ust, co prawda, ale nakładam ją na oko i glitter, czyli brokat, bardzo błyszczący na środek powieki. Znowu paletka Ultimate w skaszonych kolorach, sięgam po fiolety i przyciemniam cały makijaż. Tutaj różowiutka kredka, na powiekę robimy jakiś świecący led. Oraz eyeliner Vivid Brights. Wewnętrzny kącik oka, trochę dajemy tam światła i sztuczne rzęsy. Ciach! Także od NYX. Znowu paletka fioletów, ale wybieram brąz i poprawiam sobie wszystkie kształty. Teraz maluję moje rury, jak widzicie, farbką oraz szminką. Rozcieniowuję sobie to trochę cieniami z poprzednich paletek. Szara kredka, rysuję śrubki na twarzy i jeszcze ciemniejsza czarna kredka na usta oraz fioletowa, a na wierzch błyszczyk holograficzny. Teraz szyja, znowu szara kredka, którą widzieliście wcześniej, szminka szara i niebieska i troszeczkę kredki jumbo. Znowu niebieska szminka w płynie oraz niebieska farbka. Tutaj widzicie już, jak pracuję przy cieniowaniu. Zrobiłam to tak samo jak na twarzy w zasadzie, ale z mniejszą ilością niebieskiego cienia. Dodałam także czarnego cienia z paletki Love Contour All. Na wnętrze tutaj moich wycięć i wklejam sobie kryształ. Zrobiłam go tak samo jak poprzedni kryształ w zasadzie, tak on się prezentuje. Teraz eyelinery, rysuję sobie jakieś kabelki w miejscach, które uważam za słuszne. I brzuch namalowałam dokładnie w ten sam sposób jak moją szyję, a mój stanik także pomalowałam eyelinerem z NYX. I tak prezentuje się cała praca. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu, troszeczkę Wam się podoba, a może Was do czegoś zainspirowałam. Także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam Was ciepło. Cześć!